W porządku, moi drodzy, wracam na YouTube. Przez długi czas, krótki w zasadzie, nie było mnie i jedziemy z tematem. Dwie rzeczy mam wam do pokazania, a jeszcze drugi film w drodze, bardzo ciekawy, myślę. Jedziemy. Przepraszam. Pozwólcie sobie, że otworzę najpierw tą mniejszą, ponieważ od zapartego gracza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie, Wojtek. Bardzo fajnie, że wpadłeś do mnie do pracy. Udało się kupić najpierw w zasadzie zdobyć grę na PSP, którą Wam tutaj teraz pokazuję, bowiem tą grę, którą tutaj otrzymałem od Ciebie, była bez instrukcji. Sprawdziłem ją sobie i działa fajnie. Jeden tytuł mogę to prawda tam mieć, więc myślę, że nic mi z tego powodu nie będzie. Instrukcję sobie załączam i jest praktycznie wydanie pełne. Powiedzmy, że pełne, ponieważ gra jest z polskiej dystrybucji, więc de facto powinien być ten opis po polsku, nie? I instrukcja, ale niestety nie znalazłem instrukcji po polsku samej, a szukałem tylko samej. Gra dosłownie była za free, zrobiliśmy z Wojtkiem wymianę. Ale przynajmniej instrukcja jest i będę miał po prostu już podstawę do tego, żeby tą grę sobie tutaj przechować, tak? W takim oto wydaniu, więc coś takiego niedawno dostałem. No i od Maćka też coś dostałem. Otwórzmy to sobie od razu. Zostało to fajnie załatwione, jak zwykle. Maciek z kanału Retro Strefa, bardzo serdecznie oczywiście polecam, pozdrawiam. A cóż to takiego? Coś takiego jeszcze jednego wpadło. Okej. Coś takiego. Wow, cóż to? Jakieś demka. Mafia 1. Kurde, bez instrukcji. Szkoda. Nie było tam instrukcji? Ale płyta w stanie bardzo świetnym. Pewnie naprawiana była albo taka została. Kurde, szkoda tej instrukcji. Będę musiał sobie załatwić. Ale Maćku, dzięki Ci bardzo serdecznie, że udało się spokojnie to załatwić. Oczywiście nie za darmo. Trzeba było się tutaj dorzucić. Nie? W kopercie brakuje, ale tu mnie ciekawi, co my tu znajdziemy. O panie! Ciekawe, będę musiał sobie tą płytkę sprawdzić, między innymi do drivera trójki się na pewno to sprawdzi, do Splinter Cell'a tam Pandora Tomorrow też sobie luknę, cokolwiek, to jest płyta z 2004, tak, więc tę grę akurat kojarzę, tylko teraz pytanie, czy... To mi tak pójdzie bez problemu, nawet jest dosyć fajnie oznaczona płytka PlayStation 2. Tylko teraz pytanie, Maćku, jest takie. Nie wiem za bardzo, co z tym Killer Instinctem zrobić, bo jak kojarzę ten twój materiał, że miał być Minecraft u ciebie na Xboxa One'a, a tu się okazało, że dostałeś zamiast Minecrafta właśnie Killer Instincta i chyba ty mi go podesłałeś po prostu chyba albo celowo, albo przypadkowo. Zaskoczenie dnia. Nie spodziewałbym się. Ciekawe. Pewnie Ci się nie spodobała gra. Coś mi się wydaje. To by było bardzo prawdopodobne. No ciekawe, ciekawe. Będę musiał to sprawdzić sobie. Z tym demkiem zwłaszcza bardzo mnie to ciekawi. Action Replay? Tu jest jakiś szczątkowy? Fajnie by było, nie? Dobra. W takim razie Maćku, dzięki Ci wielkie Ja to sobie dobrze zapamiętam. Mam coś dla ciebie w ogóle do podesłania. Adres mam, także do ciebie coś tam przyjedzie fajnego. Ty mi tam pewnie pisałeś. Odpowiedziałeś mi właśnie z tymi grami, co ja chciałem się pozbyć, to pewnie weźmiesz, więc miło będzie, nie powiem. I chyba nawet, uwaga, drodzy moi kochani, jeszcze zrobię jedną akcję. Mam zapasowe pudełko do gier z pierwszego Xboxa. To pudełko z Mafii, ono nie jest do pierwszego Xboxa, tylko do 360 prędzej. Zrobimy łatwą podmiankę, po prostu. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować, bo to pudełko tak mi nie pasuje, ale do czegoś się przyda. Mam nadzieję, że znajdzie swoje zastosowanie i to dość szybko. O, nawet nie będę musiał tego zdejmować. Wystarczy, się to wali tu. Jeszcze będę musiał instrukcji poszukać. Zobaczymy, czy w ogóle będzie to takie łatwe. Bo nieraz z takimi rzeczami to jest kłopot. O. Widzę, że... Oho. Widzę, że od góry ona w ogóle była ta okładka obcinana. Nie wiem po cholerę kto to zrobił, no ale dobre, niech będzie, tak. Nie wiem, o co tu chodziło. Ona jest krzywa, ona jest źle, ona jest w ogóle powycinana, nie wiem po co. Istotne, że jest, tak? Ważne, że jest. Ewentualnie coś się jeszcze potem wymyśli. A tak to na razie jest sobie jak najbardziej. Dobra, jeszcze raz dzięki ci wielkie, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i do zobaczenia innym razem.